chciałem się podzielić z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem z internetem Starlink i tak naprawdę chciałem odpowiedzieć na takie pytanie, które może się nasuwać osobom zainteresowanym instalacją internetu satelitarnego Starlink. Czy router, który jest dostarczony razem w tym zestawie podstawowym, czy jest on w stanie obsłużyć siecią Wi-Fi i spowodować, że w całym domu będzie mieli zasięg? Wiecie, pytanie w całym domu to jest bardzo taka, powiedzmy, szeroka kwestia i szerokie zagadnienie. Są domy 100-metrowe i są domy 500-metrowe, więc to wszystko zależy oczywiście od metrażu. Kolejną rzeczą jest jakby technologia domów. W domach drewnianych ten sygnał będzie się lepiej rozchodził wewnątrz budynku, a w domach ze ścianami żelbetonowymi, zbrojonymi w sposób stalowy, taki sygnał będzie się rozchodził dużo, dużo gorzej. O, jedzie na kładzie. Będzie się rozchodził dużo gorzej. Więc teraz pytanie, jaki mamy budynek i jak duży, z czego jest zbudowany. Jeżeli budynek ma około mniej więcej 100-150 metrów, jest w parterze albo parter plus poddasze użytkowe, jestem przekonany, że jeden router, który jest dostarczony wraz z internetem, spokojnie wystarczy, spokojnie sprawi, że pokrycie jakby siecią Wi-Fi w całym domu będzie. Oczywiście ta sieć w każdym jakby zakamarku tego domu nie będzie w sposób jakby równomierny rozłożona. Ten sygnał oczywiście będzie się zmieniał wraz z oddalaniem się od routera albo wraz z ilością przeszkód. Szczególnie uczulam, żeby nie montować tych urządzeń, tych routerów wewnątrz skrzynek, powiedzmy rakowych w środku, które są metalowe. Nie polecam montażu tych urządzeń w szafkach meblowych, które są z okleiny, która niekiedy posiada jakieś nośniki, powiedzmy aluminium. Wtedy jakby ten sygnał z automatu nam się pogarsza jakby w całym zasięgu tego mieszkania. Najlepiej, żeby router był na otwartej przestrzeni, w pierwszej jakby strefie takiej swojej emisji, nie był w żaden sposób czymkolwiek osłonięty. Jeżeli, mówię, mamy dom takiej wielkości od 100 do 150 metrów, nie trzeba jakby się tutaj wysilać i montować jakichś dodatkowych urządzeń. Natomiast jeżeli chcemy mieć, powiedzmy, w dużej części domu mniej więcej wysoką prędkość, przepustowość tego internetu Wi-Fi, no to już można byłoby sobie pomyśleć o zastosowaniu systemu mesh. No bo jeżeli będziemy mieli jeden router, no to tak jak mówię, wraz z oddalaniem się od routera ta prędkość może nam spadać, prędkość może się zmniejszać wraz z oddaleniem od routera, dlatego ten efekt się taki może pojawić. Natomiast jeżeli zastosujemy system mesh, nie wiem, ja często montuję na przykład TP-Linka, system Deco. Oczywiście tam tych modeli jest mnóstwo. Trzeba dostosować zarówno do swoich możliwości finansowych, jak i potrzeb jakby w pokryciu tym sygnałem. No to jak zastosujemy system mesh, ten system sprawi, że stworzymy sobie w domu jednolitą sieć Wi-Fi, którą połączymy okablowaniem z routerem Starlink. Wtedy w routerze Starlink sieć Wi-Fi możemy jakby ograniczyć jej emisję i korzystać tylko ze swojej jednej sieci, która zostanie stworzona za pomocą systemu mesh. Jest to przeze mnie często instalowane rozwiązanie, skuteczne, poprawiające jakby zasięg, no i szczególnie przydatne w dużych domach. Tam, gdzie mamy piwnice, gdzie mamy jakieś właśnie garaże, gdzie mamy kilka pięter. Wtedy, jeżeli taki Starlink mamy i zastosujemy mesh, w całym domu możemy cieszyć się z powiedzmy prawidłowego pokrycia siecią Wi-Fi. Jest to rozwiązanie jakby akcesoryjne, kompatybilne ze wszystkimi sieciami, które moglibyśmy mieć w domu. Więc jeżeli kiedyś w przyszłości przesiądziemy się na, nie wiem, internet światłowodowy lub coś podobnego, wtedy będzie można bez problemu wykorzystać jakby już zakupione urządzenia do kolejnego jakby rozwiązania, które dostarczymy do budynku. Gdyby ktoś miał problemy, pytania z instalacją, z konfiguracją takiego systemu mesh, to zapraszam do kontaktu. Warszawa, okolice, chętnie pomogę. W tym zakresie jestem dosyć mocno obeznany.
doświadczenie duże, także zapraszam. Gdyby ktoś czuł się na siłach, oczywiście to wszystko jest do wykonania również samodzielnie. Według tego, co mówię, opisuję, myślę, że ta wiedza i informacje są adekwatne do tego, żeby je wykorzystać i wdrożyć samodzielnie w każdym domu. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.